Siemano moi kochani, z tej strony Trąba, witam was w najcięższym odcinku. Witam was oczywiście będąc łysym. Wszyscy wiedzą, że jestem łysy, wszyscy już wiedzą, że zostałem ogolony, że zrobili mi pranka, ale trudno. Skoro jestem łysy, to wykorzystuję to w pewien fajny sposób. Jeżeli jesteście łysi, przepraszam bardzo, jeżeli macie włosy na głowie, cokolwiek byście nie mieli na tej głowie, no to nie widać tego, tak? Nie widać, no bo jest zakryty włosami. Dlatego ja zdecydowałem, że w dniu dzisiejszym zrobię sobie tatuaż na głowie. Planuję zrobić go gdzieś tutaj. W każdym razie mordeczki, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście zapraszam, to macie guzik do subskrypcji. Subskrybujcie, ponieważ ostatnio dzieją się grube rzeczy. Byłem na FMA w studiu, potem ogolili mi głowę, także w ogóle moje życie się zmieniło strasznie. A my lecimy do studia, także moi kochani, zaraz wam pokażę, o co mi chodzi, zaraz wam pokażę koncepcję całego tatuażu. No i co, dziara na głowie. To jest jednak odważna decyzja. Co prawda zarośnie mi to i nie będzie tego teoretycznie widać, ale to jest jednak tatuaż na głowie. Ale wiecie, czego się nie robi, dlatego żeby upamiętnić pewną rzecz, ponieważ ten mój tatuaż będzie chyba pierwszym moim takim tatuażem, który ma jakąś symbolikę i z początku do końca jest zrobiony po to, żeby coś symbolizować. Także lecimy mordeczki. Jesteśmy już w środku i chciałbym troszkę powiedzieć wam o tym tatuażu. Ponieważ tak jak mówiłem, on będzie dla mnie coś symbolizował. Od samego początku, od samego pomysłu miało tak wyglądać. I wziąłem sobie trzy rzeczy, to znaczy dom ekipy, Kraków i rok 2019, ponieważ uważam, że w roku 2019 tak naprawdę zacznie się moja taka już wielka przygoda z tym wszystkim, z YouTube'em, ze wszystkim i to z Speedo FMA i zacznie wpadać, wiecie, pierwsze współprace jakieś i moim celem też na ten rok jest 1 000 000 subów, więc to jest mój rok po prostu, to jest mój rok dla mnie w mojej głowie, od którego zacznie się tak naprawdę moja wielka przygoda. No i co, oczywiście Kraków, bo to moje miasto, to jest, że tutaj mieszkam, no i po prostu chcę jakoś to uczcić, bo to miasto zawsze będzie w moim sercu. No i dom ekipy, bo w tym roku ruszył dom ekipy. Niesamowicie wielkie tak naprawdę przedsięwzięcie, które sprawiło, że no, my wszyscy jesteśmy jakby na hypie i robimy super rzeczy, wielkie rzeczy. No i to wszystko jakoś jak złączę, to znaczy dla mnie naprawdę wiele. Dlatego lecimy. Mamy pomysły takie, że albo trzy napisy, czyli Kraków, dom ekipy 2019, to też fajnie wygląda, wszystkie pod sobą, fajną czcionką, ale pomyślałem też, że można by sobie zrobić obrazkowego, tylko że jeżeli nie wymyślimy nic, bo ja za ten czas nie zdążyłem nic wymyślić, to po prostu zrobimy te napisy i tyle. Napisy też będą wyglądały dobrze, no i wiadomo, że jak w napisach będzie tak, że od razu będzie wiadomo, o co w nich chodzi, ale zobaczymy, może uda nam się wymyślić coś fajnego. Ja myślałem jakiś smog, jakiś domek i gdzieś tam tą 19 wrzucić, ale może być trudno, może być ciężko, zobaczymy. No i tak moi kochani, tatuaż na głowie. Chcielibyście sobie może zrobić tatuaż na głowie? To takie dosyć jest, że raczej większość pomyślała, nie no, tatuaż na głowie, jak to? Ty możesz mieć tatuaż na głowie. A jednak, nie no, powiem tak, to zawsze dla mnie będzie gdzieś tam coś symbolizowało, ja też lubię tatuaże. Wydaje mi się, że to jest jak najbardziej normalne i fakt, że będzie to zakryte włosami w późniejszym czasie, sprawia, że zrobisz coś dla siebie i gdzieś tam no, zawsze to będzie na twojej głowie. O! Popatrz, patrz. Ej, dobrze to wygląda. Tak. Dobrze to wygląda, nie? Wydaje mi się, że właśnie do lewej też może być, do marginesu. Mhm. Kurde, nie wiem, czy mi się tak nie podoba bardziej. No właśnie? Nie. O tym myślałem i właśnie jeszcze myślałem, żebym nawet dodać te przecinki tutaj. Tu przecinek i tu przecinek. Mhm. Można. Takie przecinki, takie też ładne, takie, że jest kropka i taki ten przecinek ładniejszy niż taka kreska. I to było dobre. No chyba do lewej, co? Wyglądało fajnie w trójkącie, ale jak do lewej, to jednak wyglądało trochę lepiej. Oczywiście później zobaczycie reakcję ekipy całej, ponieważ wszyscy są w domu. Jak wrócę, to będziemy nagrywali kilka odcinków do Karola, więc są na pewno wszyscy. No i zobaczymy ich reakcję tak naprawdę. Nikt się nie spodziewa, nikt, prócz wujka Łukasza. Tak, no właśnie o to mi chodziło. Właśnie i rozmiar sobie też wydaje mi się, że jest rozmiar, spoko, rozmiar jest okay, też mi się tak wydaje. Dobra, to co, odbijam kalkę i... Nie będzie wcale takie małe, z tego co widzę. No nie będzie wcale takie małe, ale będzie fajne. Będzie fajne. No. Kurde, jakoś nie czuję takiego stresu. Przed twarzą albo jakąś szyją czułbym większy stres. Bo tutaj mam tą świadomość, że będę chodził w czapce. Zatem to jest mój tatuaż, do czego mam się wstydzić, nie? Tak szczerze. Mordeczki, patrzcie. Mam wydzieraną krzywę mojego przyjaciela na nodze. No i co? I przez pół sekundy nie pomyślałem, że Jezu, czemu mam to na nodze. Nawet jakbym się z nim pokusił, to co? Także robimy teraz kalkę. Czyli to, co zawsze trzeba zrobić przed tatuażem. Potem tą kalkę naklejasz na głowę. No po prostu na dane miejsce, w którym robisz, nie? No i jest kalka, czekasz chwilę i potem maziasz. Teraz będziemy golić głowę. Mało mi tego, nie? Dopiero co ogoliłem głowę, muszę zgodzić, ale zimne. Sorry. Relacje zrobienia dziarki będziecie mieli u mnie na Instagramie, także tutaj macie Instagram mój, wbijajcie. Tam oglądajcie w dniu publikacji. A tutaj na pewno coś pokażemy. Tylko nie będę mógł pokazać samej igły przy skórze, bo to są drastyczne sceny i YouTube ściąga zrabianie. A wiecie, trzeba za coś jeść i wiecie, pić.
Nic mnie nie boli, serio, w ogóle mnie nie boli, w ogóle. Jest takie drapanie mnie po głowie, serio. Jakby mnie spędziała głowa, to żebym się czuł przyjemnie, bez kitu, no. Aż jestem w ciężkim szoku, bo pomyślałem sobie, że głowa musi tak boleć, że dramat. Nic nie boli. Także drapiemy dalej, co mam reakcję, macie na Instagramie. Dobra, tak szczerze to prawie zasnąłem, serio. Mógłbym normalnie, mógłbym zasnąć, mógłbyś mi całą głowę wyzierać i bym wstał i powiedział, o, połączył głos i całą głowę miał czarną. Naprawdę. Jest takie przyjemne drapanie, przy którym jeszcze, jak tak tutaj mam, wiecie, tu za dużo nie widzę, mam zamknięte oczy, można powiedzieć, no to po prostu już mnie wzięło do spania. Także jak ktoś ma zamiar wydzierać sobie głowę i się boi, że go będzie bolało, to nie wiem jak tutaj po bokach, bo tutaj kolega mówił, że trochę może boleć. Po bokach może trochę bardziej boli, ale generalnie no. Tył jest naprawdę okej. Okay. No. To ten tył i pewnie tu u góry czaszki też mi się wydaje, że nie jest źle. Także jak myślicie, że się będziecie bardzo tutaj, wiecie, męczyli, że będzie bolało, no to nie będzie wcale bolało. No i elegancko. Widzicie, mam dziarę na głowie. To się nazywa dziara na głowie. Zrobiłem to. Ajajaj. Zaraz zobaczycie efekty, bo jeszcze trzeba to przemyć i jeszcze coś tam poprawiać. Ale no już w sumie jest zrobione. Dziara na bani. Dziara na bani, moi kochani. Tutaj zasnąłem. Cały mój zmęczony. Dobra. To wy zobaczycie, gdzie go pierwsi, zanim ja go zobaczę. Proszę bardzo. No, jest. Dom ekipy 2019 Kraków. Czy można na przykład 2019 dom ekipy Kraków? Czy nic nie zostało pomylone? Panie Radosławie? Jest wszystko po kolei, ładnie z przecineczkami. Co ja mam w ogóle na czole? Pierwszy zobaczyłem to moje czoło. No jest! Wyglądam teraz podpisany jak jakiś więzień. Dom ekipy 2019. No. Zrobione, zrobione. Został ten rok i to, co się dzieje w tym roku, zostało uczczone oficjalnie. Teraz tylko trzeba czekać na reakcję ekipy, wszystkich domowników, na to, że zrobiłem tatuaż na głowie, co oczywiście nie jest taką prostą rzeczą. Jednak trzeba się na to zdecydować. Trzeba podjąć pewną decyzję, która nie jest aż taka łatwa. Babcia i pewnie rodzina nie będą zadowoleni. Powiedziałem babcia na początku, bo babcia to szczególnie. Ale najwyżej zarosną mi włosy i dopiero wtedy ich odwiedzę. Także moi kochani, widzimy się już, myślę, że w domu ekipy, już na reakcji innych. Ja się cieszę, była to decyzja w pełni, tak naprawdę przeze mnie podjęta, w konsultacji z wujkiem Łukaszem, który oczywiście o tym wszystkim wie. Zapomniałem o jeszcze jednej osobie, wie też mikser, ponieważ uznałem, że też się z nim podzielę tą informacją. Inni domownicy, a jest ich dokładnie szóstka, czyli reszta, nie wiedzą. No i co? Lecimy, lecimy do domu. Kochani, jesteśmy już pod chatą ekipy. Ja mam oczywiście opatrunek na tyle głowy. Nikt nie wie, zadzwonię do Łukiego. Łuk już wie, że wróciłem, otworzył mi bramę. Zeszło nam trochę, bo byłem po drodze kupić sobie prezent. A tak serio, no to kupiłem sobie laptopa, bo potrzebowałem kosztów w tym miesiącu. Dobra, wchodzimy do środka, wchodzimy do środka. Dawaj, do kół. Wjeżdżamy, Karometa z live'a, więc bardzo możliwe, że na przykład chwilę będziecie musieli poczekać na jedną, na jakąś reakcję, bo ich na przykład nie będzie. Więc wjeżdżamy. Jezus Maria, już bym się laptop rozwalił. Jest tylko wujek Łukasz, ale wujek Łukasz wszystkim wie, wujek Łukasz... Jem kurczaczka. Wujek Łukasz nie kurczaczka, keto kurczaczka, wujku Łukaszu. Dobra, zdejmij drzwi? No, zdejmij. Zdejmij. Chciałem zrobić obrazkowo, ale stwierdziłem, że tak będzie najładniej. Ale jest kozak. Że tak będzie najładniej, nie? A śmiesznie wygląda, ma taki wygolony kwadrat i wygląda jakbym był jakiś podpisany. Albo jak w Matrixie. Jesteś. Jak w Matrixie, jakby ci ktoś miał zaraz, wiesz, kabel wpisać, kabel wpiąć i jeszcze przenożył do innego wymiaru. Marta, chodź! Cześć Marta, też nie widzieliśmy. Słuchaj, ty też masz jakieś tatuaże, ja też mam dużo i zrobiłem kolejny. O! O! Ale o. Nie zgadniesz w jakim miejscu? Na dupie. No czekaj, już pokazuję, czekaj. Ja też zgoniłem sobie głowę. Nie. To stwierdziłem, że w sumie to i tak zarosną włosy. Mam tatuaż na głowie, który symbolizuje dla mnie dużo, bo tak naprawdę zrobiłem go w sumie po to, żeby to był mi taki tatuaż, który zawsze będzie coś dla mnie symbolizował. I wygląda tak. Jezu! I to jest prawdziwy tatuaż, to nie jest fake. No i mam dziarę na głowie, nie? No to jest. Nie, no jestem w szoku, nie? Ja mam taką reakcję typu, co? Jak no, to zostało? Naprawdę? No kiedy? Biegniemy do Weroniki. Weronika będzie miała najlepszą reakcję, założę się. Przepraszam, czy mógłbym przeszkodzić państwu, ponieważ mam pewną rzecz do pokazania. Otóż, moi kochani, byłem dzisiaj w pewnym miejscu. Zrobię sobie dziarę. Tak, zrobię sobie tatuaż. O, zrobię sobie tatuaż. No, Weronika, jak Weronika spytna. Baby są spytne od razu. Zrobię tatuaż! Mówisz, że kulczyków tu nigdzie nie ma, to zrobię tatuaż. Obróć się. Na głowie, mam dziarę na głowie. Wiedziałam, obróć się. Czy zrobiłeś sobie kotkę z kobiet Hitman? Nie. Co? Nie! Nie zrobiłeś tego. Zrobiłem, jest prawdziwy. Ale ładnie to jest napisane. Ładnie jest napisane. Fajnie, taki kontrast koby jak Agent 47. Dobra. Nie. To jest Agent 69. To, ale jest to takie, że no jestem świeże trochę, nie? No. O! Cześć.
Dobrze, 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 grał w Fortnite'a? Słabo. Słabo? No, kiepsko się grało. No. Za to na pewno... przejdź już do... Za to na pewno, na pewno będzie fajna reakcja na to, co zobaczysz. No to dawaj, dawaj. No, chwilę mnie nie było. Węża masz. Nie, nie mam węża, węża. Może kiedyś będę miał, zobaczycie też. Chwilę mnie nie było, byłem na Kazimierzu. No dobra, no, 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 i co się stało? No i zrobiłem coś. O, wiesz, mam już tą głowę, nie? Wiesz, jak odrosną włosy, to nie będzie widać. Co? Nie! Ona jest prawdziwa. Nie jest chętnie. Nie, nie zmarzę jej ręką. Nie! No. To jest taka dziara, która w 100% ma symbolikę dla mnie. Wiesz, co chodzi? To... Nie! Ja pitole. No tego się nie spodziewałem. Myślałem, że będzie jakiś wąż, albo nie wiem, albo... Właśnie... Albo że pobiłeś 3 osoby. Ciężko mi było, ciężko mi było cokolwiek zgadnąć, bo tak, wiesz, z łbem przychodzisz. No to nie masz nic na sobie i tak. No tak, to no tak samo jak wyszedłem, nie? No. Nice, ostro. Git. Grałem w Supergaję? Grałem w Supergaję, tak, no. Grałem w Supergaję, bo czekamy na chłopaków, którzy mają zaraz wrócić. Mike, Krzychu i... I Mikser. Mike, Krzychu i Mikser. Ej, przecież oni umrą, stary, ale to jest przerąbane. Nie no, myślałem, że węża kupiłeś, ja tak mówię, nie, na pewno mówisz, no coś tam, i zaraz, no chodź, węże im pokażesz. Dziara na tył, na głowie, ostro. Idziemy trenować Supergaja, bo Marcin Dubiel powiedział, że nas rozwali, jak przyjedzie, a wiecie, ja do Fariego. Ty Mikołaj, Jezu, ja się zmęczyłem, czekaj. Supergaja jest tak męczący, że jest niewiarygodny. Ty wiedziałeś tam, co chcę zrobić, ale nie zrobiłem tego w formie obrazków, ponieważ uznaliśmy, że ciężko to będzie ładnie ubrać. Musiałem to zrobić trochę większe i w ogóle, no nie? I więc zrobiłem po prostu, wiesz, napis. O, ładnie. Nice. Tak jak na telegrafie. Całkiem okej. Całkiem okej? Zrobiłbyś sobie też taką dziarkę na głowie? Dawaj, jak fajnie wygląda, dawaj Mikser, lecisz. Dawaj, no, jedziemy, dawaj. Jedziemy, dawaj, ja ustawiam gościa. Mówi, że fajnie wygląda, dawaj, że. 10 tysięcy łapek w górę? Dobra, 12 tysięcy łapek w górę. 12, 13,5. Nie, ja z wami nie negocjuję. Siema, Puku. Siema, Pupuś. Słuchaj, nie było mnie dzisiaj przez parę godzin, prawda? Robiłem pewną rzecz. O, Krzysiu, chodź. Co robił, zgadujcie. Zgadujcie, co zrobiłem przez ten czas. Ja myślałem, że zrobiłeś tatuaż. Nie, jest sobie chyba węża. Krzysiu ma rację, zrobiłem sobie tatuaż. Jako, że jestem łysy, to stwierdziłem, że zrobię sobie tatuaż na głowie. Siądę sobie tutaj, żebym musiał kuta. Mike średnio co 3 dni jest tak zniszczony tym, co robimy, że to jest niemożliwe. Proszę bardzo, panowie. O nie! O! Do ekipy Kraków 2019. No. Ej, bez kitu, odważna decyzja. Jak odważna decyzja? Ej, bez kitu, odważna decyzja. Bez kitu. Poczciwa decyzja, Krzysiu, to była poczciwa decyzja. Ale Majka się patrzy na to tak. Ej, Majka, taki... Majka, czasami... Co się dzieje? Co się stało? Taką samą reakcję miałem, jak ja zrobiłem różowe włosy. Taką samą, jak cię oglądaliśmy na łyso. To tak, ty zrobiłeś dziarę. No bo on w głowie przetwarza to i ma takie... Bije się z myślami. Co się właśnie wydarzyło? O co chodzi? Ale jakbyś miał z tyłu wygolone, tak jesteś dość świrem. Płytko, to nie będzie go widać. W każdym razie mordeczki, to była reakcja wszystkich najważniejszych dla mnie osób właśnie z tego domu. Subskrybujcie kanał po więcej zwariowanych filmów, może jeszcze coś kiedyś zrobię śmiesznego, nie? Także dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, ja się z wami żegnam, subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapy w górę.